Witajcie. W dzisiejszym odcinku dalsza część walki z gaźnikiem, poszukiwaniem tłoczka, dopasowaniem jego do gaźnika. Chciałem pokazać Wam w dzisiejszym odcinku zużycie tłoczka, jak wygląda nowy tłoczek, jego cena, zakup w serwisie Stihla to 32 zł. Nowego tłoczka. Oczywiście miałem tam gaźnik, żeby dopasować to na miejscu, ponieważ w sklepie zaproponowano mi niestety inny tłoczek. Najlepiej wziąć gaźnik i zakupić sobie to dokładnie na wzór. Pokażę Wam skalę, z czym się tutaj zmagamy, jakie to są wymiary i rozmiary, żebyście wiedzieli, co kręcę, jak to wygląda. Tu już nie chodzi ile to ma centymetrów, chodzi o to, żeby Wam tylko pokazać, jakimi jesteśmy tutaj rozmiarami, tak? Tak to wygląda. To jest centymetr. Także już wiecie, jak się obracamy, w jakich tutaj, że tak powiem, wielkościach, jakiego rzędu. I teraz tak. Po lewej stronie mamy tłoczek używany. Po prawej stronie mamy tłoczek nowy. Jak pamiętacie, przepustnica. Oś dokładnie przepustnicy. Steruje tłoczkiem w miejscu tym. Są to ostre krawędzie, które właśnie się odbiły, odwzorowały na wierzchu jakby tutaj tego tłoczka. Tak, widzicie to? I teraz tłoczek nosi wyraźne ślady z użycia. Są odbite krawędzie w tym miejscu i w tym. Odwrócę go, byście mogli to ocenić. Może mi się uda odwrócić go. Teraz widać wyraźnie. Wytarte progi. Przesłanie światła. O, teraz widzicie. Tak wygląda zużycie tej strony. Jak wygląda strona przeciwna, w którą już tłoczek wchodzi jakby do gaźnika. Z tej strony raczej nie widać żadnego zużycia. Wszystko jest w porządku. Jakość, precyzja wykonania podobna. Nie będę tego mierzył, bo nie mam czym takiego czegoś tak pomierzyć. I teraz ocenimy, jak wygląda stary tłoczek. Z boku. Będę go powolutku przepychał w jedną stronę, żebyście zobaczyli. W drugą. W tym miejscu widać delikatne przetarcie. Jest to jakiś mosiężny materiał, miedziany. Nie wiem, nie sprawdzę, ale żółty. I tak, tutaj widzimy pracę osi przepustnicy. Ona naciska na niego nierównomiernie, że tak powiem, wciska go jakby troszeczkę na siłę, na chama. I w tym momencie, w miejscu, w którym on jest przyciskany, jakby ukosuje ten tłok w swoim gnieździe, w swoim cylindrze. I dochodzi do jego przetarcia. To przetarcie nie jest, że tak powiem, takie całkowicie obojętne, ze względu na to, że materiał, który się starł, wyciera wnętrze gaźnika w korpusie, ten jakby cylinder, ta wnęka jest też zużywana i ona też się ściera. I te opiłki zużywają również o-ring. Tutaj widać w tym miejscu, jak ten o-ring już jest spłaszczony, w ogóle nawet bym powiedział w tych miejscach wklęsły. Z tej strony prawej też to widać. On jest niemalże wklęsły, tak? Jak ten tłoczek jest użyty, jak ocenić jego zużycie. I w momencie, kiedy już ten tłoczek jest użyty wystarczająco mocno, dochodzi nawet do przeniesienia tych opiłków, tak? Bo tłoczek jest wciskany z tej strony prawej, ze strony, gdzie pokazuje się śrubokrętem, a z lewej strony jest sprężynka i siedzi on w gnieździe gaźnika. I w tym momencie zobaczcie, jakie są wżery już na tym tłoczku. Jak kwadratowy już jest o-ring i nie wystaje w ogóle poza swój jakby tutaj rowek, tak? Za ten rant. I taki tłoczek w pewnym momencie i ten o-ring zaczyna nawet przepuszczać z zanieczyszczenia tutaj z góry do dołu lub z dołu do góry, tak? Czyli ten materiał, który się utrze, utarty materiał już działa jak ścierniwo na ten tłoczek. I teraz w porównaniu
Podsunę, już wam podjeżdżam nowym tłoczkiem, jak wygląda nowy tłoczek, jak wygląda jego uszczelnienie. Już staram się do was tam to, że tak powiem, pokazać wam to. Nie jest to proste, żebym tutaj podjechał takim tłoczkiem, ale już podjeżdżam, staram się. I teraz już widzicie, na czym polega różnica. O-ring jest zaokrąglony, lekko wybrzuszony, nie jest rozpłaszczony, kanciaty, kwadratowy wręcz. I ścianki tłoczka są gładkie, niemalże idealne. One tam mają jakąś taką swoją strukturkę fabryczną. I okej, teraz wymienimy tylko tłoczek w tej maszynie. Ale co jest we wnętrze gaźnika, tego nie wiemy i nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, ani zrobić tam żadnych pomiarów metodą domową. W następnym odcinku będę zakładał nowy tłoczek. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć ponowny montaż tego tłoczka w gaźniku, czy też nie, ale to już było w ostatnim filmie przyspieszone, także myślę, że nie trzeba, ale na pewno zrobimy test, czy wymiana tego tłoczka pomoże. A na jak długo to się okaże? Myślę, że być może nie na zbyt długo, ze względu na to, że gniazdo, tak jak patrzy gołym okiem, też nosi ślady zużycia. To tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.